Pan Krystian Durma, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie starosto, szanowna rado. Ja mam pytanie dotyczące ulicy Willowej w Raszynie. Chciałbym zapytać, jaki jest stan faktyczny tej ulicy, bo tam aktualnie znacznie się pogorszył. Zostały postawione takie dziwne znaki na zasadzie brak możliwości przejazdu, pomimo że przejazd jest możliwy, a jechałem tam ostatnio. Właśnie chciałem korzystać jeszcze z możliwości, że jest pan naczelnik. To jest jedna rzecz i druga, tam została mocno rozkopana ta Willowa, która i tak już właściwie jest ciężko przejezdna. Mam nadzieję, że to gdzieś tam powiat ma pod kontrolą i to wszystko wróci do stanu poprzedniego, ale tu bardzo proszę o ewentualną korektę tych znaków i sprawdzenie tej ulicy. Jasne, dziękuję za zainteresowanie i interwencję. Znamy sytuację na ulicy Willowej. Obecnie odbywa się tam przyłącze najprawdopodobniej wodociągowe albo jakiś kablowy, dlatego droga jest rozkopana w poprzek. Znaki, o których pan mówi, chodziło się brak dojazdu, coś tego typu, tak? Jasne. Mieliśmy dzisiaj wizytację w terenie. Wykonawca został pouczony o prawidłowym oznakowaniu zgodnie z czasową organizacją ruchu i tyle żeśmy poczynili, tak? Jeżeli chodzi o dziury, inaczej. Po wykopach zostało to zasypane kruszywem, tak? Wykonawca zgodnie z decyzją na zajęcie pasa drogowego tę nawierzchnię musi na całej szerokości jezdni odtworzyć, czyli w stanie nie gorszym niż była z bitumu.